Witajcie, kochani. Dzisiaj temat dość poważny, ale bardzo istotny i warto o nim porozmawiać. Przez media społecznościowe przeszła w ostatnich dniach istna burza związana z książką na podstawie scenariusza do Skywalker Odrodzenie. Kontrowersje wzbudził opis sceny pocałunku Bena Solo i Rey, która w książce, zdaniem wielu, nabrała zupełnie nowego znaczenia. W sieci możecie teraz przeczytać masę newsów, że ten całus nie miał romantycznego wydźwięku i nie był wyrazem miłości łączącej bohaterów. Autorka książki, Rie Carson, została w związku z tym zalana na Twitterze falą zjadliwych komentarzy od wściekłych fanów Reylo. Były one do tego stopnia toksyczne, że pisarka zaczęła blokować użytkowników, a głos w całej sprawie zajęły nawet wysoko postawione osoby w wydawnictwie książkowym Disneya. Najgorsze w tym wszystkim jest jednak to, że w książce nie ma wcale mowy o tym, że pocałunek Bena i Rey nie jest romantyczny. Mimo to taka informacja jest powielana przez mnóstwo serwisów, w tym także polskich, których autorzy nawet nie zadali sobie chyba trudu przeczytania tego, co faktycznie znalazło się w książce. Zatem przyjrzymy się zaraz dokładnie, jak tę scenę rozwinęła w swojej powieści Rie Carson i czym spowodowane jest całe to zamieszanie. Na zachętę dodam jeszcze, że poznacie przy okazji ostatnie słowa Bena wypowiedziane do Rey, już po jego śmierci. Zacznijmy od tego, że kilka dni temu podczas eventu Lucasfilm Publishing w Chicago pierwsi szczęśliwcy nabyli książkę Skywalker Odrodzenie, w której znalazło się mnóstwo usuniętych z filmu scen. Dzięki temu dowiedzieliśmy się chociażby tego, że Imperator jest klonem. Po więcej szczegółów na ten temat odsyłam do wideo, do którego link wyświetlił się właśnie na górze ekranu. Jak można się było spodziewać, czytelnicy dzielą się w mediach społecznościowych swoimi wrażeniami z lektury, a także nowymi wątkami, których nie widzieliśmy w filmie lub widzieliśmy je w ograniczonej formie. Jednym z takich wątków jest pocałunek Bena i Rey. Sporo serwisów internetowych zajmujących się treściami popkulturowymi podłapało temat i na bazie newsa z serwisu Screen Rant napisało, że książka wyjawia, że ten pocałunek nie miał romantycznego charakteru. Żeby rozwiać wątpliwości, przeczytamy sobie, jak dokładnie opisała tę scenę Rie Carson. Ciepło wypełniło serce Bena, gdy Rey sięgnęła ręką jego twarzy, a on poczuł jej palce na swoim policzku. Właśnie wtedy wydarzyło się coś cudownego. Nachyliła się ku niemu i pocałowała go. Był to pocałunek pełen wdzięczności, uznania ich połączenia, celebracji tego, że w końcu odnaleźli siebie nawzajem. Rey, wyraźnie zaniepokojona, nagle odsunęła się. Czuła, że jego ciało jest zimne. Ben uśmiechnął się do niej. Przywrócił Rey galaktyce. Nie mogło to sprawić, by odpokutował za mrok, jaki sprowadził na świat, ale przynajmniej tyle mógł zrobić. Gdy upadał na ziemię, nie czuł żalu. Moc przyjęła go w swoje objęcia. Odchodząc w swoim ostatnim przebłysku świadomości, czuł jej rękę zaciskającą się na jego dłoni. Dziewczyna, tak samotna przez wszystkie lata spędzone na Jakku, przez cały ten czas była częścią diady mocy. I kiedy w końcu poczuła tę niesamowitą więź, tę nieopisaną jedność, zostało jej to brutalnie odebrane. Poprzez moc usłyszała głos, wyraźny i silny. Już zawsze będę u twojego boku, pocieszył ją Ben. Uśmiechnęła się do siebie. Prawda oczyściła ją. Nikt nigdy nie odchodzi na dobre, wyszeptała. Według serwisu Screen Rant określenie wyraz wdzięczności oznacza, że pocałunek nie był romantyczny, a bohaterowie nie byli w sobie nigdy zakochani. Na tych dwóch słowach oparli całą swoją interpretację, a reszta internetu szybko to podłapała. Zastanówmy się teraz na spokojnie. Czy zakochani nie są sobie wdzięczni, gdy jedno zdobywa się na piękny gest wobec drugiego, czego w przypadku tej sceny w książce jesteśmy świadkami? Rie Carson opisuje tutaj szereg emocji, jakie towarzyszą bohaterom podczas pocałunku. Nie ma tu mowy tylko o wdzięczności, ale i wielkim szczęściu, poczuciu spełnienia, połączenia z drugim człowiekiem. Słowa, które opisują nic innego jak właśnie to, czym jest miłość. Nie trzeba pisać miłość, żeby wiedzieć, że o nią właśnie chodzi. Carson w naprawdę zgrabny i chwytający za serducho sposób nakreśliła te uczucia. Wiecie, jest w tej książkowej narracji coś baśniowego. Diada mocy, czyli to wyjątkowe połączenie pomiędzy Rey a Benem, zostało tutaj trochę sprowadzone do przeznaczenia. Jakby bohaterowie byli sobie pisani i w końcu, jak podkreśla Carson, odnaleźli siebie nawzajem. Oczywiście, jak każdy tekst kultury, można go interpretować różnie, jeśli macie taką ochotę. Na tym trochę polega piękno literatury czy kina, że każdy może odczytać niektóre sceny inaczej, zobaczyć w nich to, czego tak naprawdę pragnie. Problem polega na tym, że Screen Rant swoje wypociny przedstawił praktycznie jako niepodważalny fakt, kiedy tak naprawdę walnął po prostu chamski clickbait i wyrwał z kontekstu książkowy opis. Skrytykowała to na Twitterze chociażby Jennifer Huddle, redaktorka naczelna odpowiedzialna w Disneyu za gwiezdnowojenne książki.
Wiecie, ta sytuacja jest wkurzająca, tym bardziej, że Carson ponoć naprawdę odwaliła kawał dobrej roboty i udanie rozwinęła wątki, które zostały pocięte w filmie. Żeby była jasność, sam nie jestem fanem uczynienia relacji Bena i Ray romantyczną, ale nie chodzi o to, co mi się podoba lub nie, tylko o zwykłą dziennikarską rzetelność i uczciwość. To tyle w tym temacie. Co do samej książki Skywalker Odrodzenie, bo często zadajecie o nią pytania w komentarzach, to niestety nie wiadomo, kiedy będzie miała polską premierę. W Stanach ukaże się 17 marca, więc jeśli nie straszny wam angielski, to w wielu polskich księgarniach internetowych specjalizujących się w sprzedaży wydań anglojęzycznych bez problemu ją zakupicie. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o tym, jak w książce opisano scenę Bena i Rey, a także podzielcie się odczuciami w związku z całym tym zamieszaniem, o którym mówiłem. Jeśli podoba ci się ten kanał, jak zawsze zachęcam do zasubskrybowania go i kliknięcia w dzwoneczek, żeby otrzymywać powiadomienia o kolejnych filmach. Trzymajcie się ciepło i niech moc będzie z wami.